Słuchajcie, to co zobaczyłam, to po prostu, no, mój mózg się chyba zresetował. Szkoła za miliony, która jest puszczana, no wiecie, idziemy w kierunku zdalnej szkoły, zdalnego nauczania. Wręcz nawet były gdzieś tam pomysły, słyszałam, żeby były nagrane lekcje, one po prostu by były odtwarzane dla dzieci. Tak więc, no nie dziwi mnie pomysł, że telewizja nasza wspaniała jedna wpadła na pomysł właśnie takiej szkoły, wiecie, w telewizji. No kiedyś była Dobranocka, były wiadomości, były jakieś inne rzeczy, teraz będzie szkoła taka, wiecie, w telewizji. I słuchajcie, to co zobaczyłam, formę tego prowadzenia i formę tego przekazu do dzieci, to ja się obawiam, ja się naprawdę zaczynam obawiać, kogo oni chcą wychować takim podejściem pedagogicznym, takim właśnie wychowaniem, do kogo oni trafiają, bo ja przyznam szczerze, że takie nauczanie może zrobić dzieciom krzywdę. I ja nie boję się tego powiedzieć, to wygląda jak krzywdzenie dzieci, psychicznie po prostu. Naprawdę upośledzanie w jakimś stopniu myślenia młodych rozumów, które się jeszcze rozwijają, do takiego stopnia, że no, to co obejrzałam, to nie wiem do kogo to ma docelowo trafiać, bo to nie trafia, nie trafia w nic. Nie wiem, kto to oglądał, kto to zaakceptował, kto pomyślał, że to jest świetny pomysł, puśćmy to. I ja w ogóle dziwię się, że te kobiety się zgodziły na to. Słuchajcie, ja mam dwa nagrania, więcej tam nie będę wyciągać z tego, ale no ja się dziwię, że ktoś w ogóle wykonał to, nagrał, wiecie, zmontował i puścił w świat dumny z tego, że to jest szkoła. I jak tak wygląda szkoła, to ja podziękuję, bo wolałabym, nie wiem, no. Od zwierząt się chyba uczyć więcej, tak naprawdę. W dziczy. Dobra, zobaczmy ten materiał. Co tam się podziało? Myślę, że będziemy wszyscy w szoku. Nie wiem, czy każdy widział, czy nie widział. Mój kot chyba je. Czy każdy widział, czy nie widział, ale to jest warte zapamiętania. Naprawdę to jest warte zapamiętania. Ja nie wiem, pedagodzy, jeśli tutaj oglądacie, to może warto, nie wiem, no, pomysły wziąć i wiecie, przekazać dalej. Zobaczmy to. Patrzmy, jeszcze sobie trochę się pośmiejemy. Trzy wyprost, raz, dwa. Trzy wyprost, raz, dwa. Trzy wyprost, raz, dwa. Trzy wyprost. Zwróćcie uwagę na to, że przy ćwiczeniach nie odrywałam stóp. Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam marchewki. Pomyślcie jeszcze, jeszcze wam nie zdradzę. No jak myślicie, co robiłam? Siałam. Nie wiem, co mnie bardziej powala, czy mnie powala ten WF, czy mnie powala chyba przyroda, nie wiem, co to jest, czy jakaś biologia, no raczej przyroda, biologia to chyba to nie jest, to nie ten poziom, ale no naprawdę, no jest. No, słuchajcie, jeśli my będziemy dzieciom ograniczać możliwość rozwoju i nie pokazywać im jak najbardziej rzetelnych, dobrych materiałów, jeśli nauczyciel nie jest w stanie przekazać tej wiedzy, ja wiem, że dzieci nie słuchają, niekiedy nie chcą, i ja wiem, ale jeśli mówimy, to jakaś część wpada my sami wiemy po tym, jak chodziliśmy do szkoły, że coś tam wpada do tej głowy, coś tam słyszymy. I jak kiedyś mamy styczność z tym, to mówimy, kurczę, ja to gdzieś słyszałem, gdzieś skądś o tym wiem, tak? Czyli ta wiedza gdzieś zostaje utrwalona. I jeśli my zaczniemy utrwalać coś takiego, to co ja nie wiem, to, co to ma, jaki ma to proces wychowawczy, do jakiej grupy wiekowej jest to kierowane. No, słuchajcie, no forma tego jest przeokropna. Jeśli WF ma wyglądać pani w marynarce z butelką, macha się na prawo, lewo i jeszcze mówię, zwracajcie uwagę na to, że nie odrywałam tutaj
od ziemi się, no naprawdę tak WF wygląda. Bo z tego co ja pamiętam, to WF wyglądał tak, że dzieciaki biegały w spodenkach, w bluzkach, upocone, słuchajcie, biegały za jakąś piłką, przez jakieś płotki skakały, różne fizyczne ćwiczenia. Fizyczne ćwiczenie ma to do siebie, że jest pewien specyficzny strój, jest pewne specyficzne zachowanie, które wymaga od nas wysiłku fizycznego, który okazuje się poprzez właśnie różnego rodzaju no, reakcje naszego organizmu. I to, co ta pani pokazała w tej marynarce, no to nie był WF. To oszukiwanie dzieci, że to jest WF i że to ma wpływ jakiś dobry na ich zdrowie, no to ja bardzo przepraszam, ale co to było? Bo ja nie, dalej nie rozumiem. Czy ta pani w ogóle jest przeszkolona? Czy ta pani posiada przygotowanie pedagogiczne? Czy ta pani ma kwalifikacje do nauki dzieci? No, ja nie rozumiem, co to jest. My nie możemy puszczać w świat takich rzeczy dla dzieci, dla małych rozumów, dla młodych, jeszcze nie doświadczonych życiem osób, które dopiero się uczą. Nie możemy im takich informacji podawać. No ludzie, my musimy im podawać jak najbardziej rzetelne, jak najbardziej treściwe te rzeczy, żeby oni mogli wyciągać swoje wnioski, żeby mogli się uczyć, żeby ta nauka pchała ich do przodu, do rozwoju. To, co zobaczyliśmy tutaj, ja się obawiam, że to nie pcha do rozwoju, tylko do zwoju. Słuchajcie, że się zwijamy, że idziemy w drugą stronę. No ja bardzo przepraszam, ale pani macha ręką i mówi, co ja robię. No ja się obawiam, co ona robi, naprawdę, bo nie sieje rzeżuchy, słuchajcie. To nie wiem, co sieje. Powiem wam, że poziom, myślałam, że już poziomu niższego, jeśli chodzi o naukę dzieci, już nie można było osiągnąć, bo myślałam, że została osiągnięta poprzez właśnie zdalne nauczanie, które obdarło te dzieci z możliwości uczestniczenia w tych lekcjach, obdarło te dzieci z możliwości uczestniczenia w interakcjach społecznych, zabrało im możliwość równego rozwoju i nauki materiału, który był. Zabrało im to, bo po prostu im zabrało, zostawiło skrzywdzone dzieci psychicznie i to jest widoczne właśnie w tym, jak zapełniły się poradnie psychologiczne, jak mamy duży wzrost dzieci, które musiały być leczone psychiatrycznie, jak jest wzrost leków, które dzieci muszą otrzymywać na różnego rodzaju depresje, na różnego rodzaju zaburzenia, które mają. Jest to wynik właśnie tej izolacji, jest to wynik tego okrojenia i tej szopki takiej robienia, wiecie, że niby są zajęcia, ale no słuchajcie, te zajęcia w ogóle się mijały z celem, bo one nie trafiały w ogóle do tych dzieci i one zostały obdarte z tego czasu. To, co było pokazane w tej telewizji, ta szkoła, powiedzmy szkoła, bo to nie ma, to jest bardzo dużo powiedziane szkoła, to nawet nie był marny występ, to już była tragedia, ale w każdym razie to, co było pokazane, ja się obawiam, że to zostanie zapamiętane przez te dzieci i że one kiedyś będą uważać, że to jest normalne, że tak właśnie wygląda nauka i że tego powinni się uczyć. No ja bardzo przepraszam, ale ja się na to nie zgadzam i chyba wszyscy powinniśmy się zastanowić, czy taka forma nam odpowiada. Bo ja rozumiem, żeby ułatwiać dzieciom, żeby było im wiecie, żeby mogły no, łatwo przejść przez to życie, ale no to już jest naprawdę. Ja nie wiem, kogo my uczymy i jaki to ma cel, ale bardzo mi przykro. Jest to po prostu żenujący poziom, żenujący i ja bardzo chciałabym się odnieść do tych kobiet, które tam występowały. Ja mam nadzieję, że panie mają odpowiednie wykształcenie przygotowania pedagogicznego bądź jakiegoś wczesnoszkolnego, uprawnienia. Czy panie mają uprawnienia? Jeśli tak, to ja bardzo, ale to bardzo przepraszam wszystkich uczniów tych pań za to, że muszą z nimi po prostu mieć lekcje, bo jeśli one w takiej formie prowadzą te lekcje, to jest tak żenująco niski poziom, że ja naprawdę bardzo przepraszam, ale może warto by było zmienić profesję. Bo w telewizji, proszę panią, to pani myślała, że pani zrobi karierę, a zrobiła pani z siebie wie. I w cyrku takich puszczają.